We wtorek obradowała Rada Powiatu. Podczas sesji omawiana była sytuacja finansowa oraz plany funkcjonowania spółki Szpitale Tczewskie. Przed oficjalnym otwarciem 33. sesji obecnej kadencji radnym przedstawił się Andrzej Mróz, nowy komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. W pierwszej części sesji o decyzjach zarządu powiatu z ostatnich tygodni w swoim sprawozdaniu mówił starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski. Informację o przebiegu wykonania tegorocznego i założeniach do przyszłorocznego projektu budżetu powiatu przedstawił skarbnik starostwa Dariusz Skrzypczyński. Pytany był także o to, jakie środki w budżecie na 2018 rok będą przeznaczone na przebudowę mostu tczewskiego na Wiśle. Jeżeli chodzi o przebudowę mostu tczewskiego, bynajmniej tego etapu, pojawiały się kwoty najkorzystniejsze, ta 64 miliony, druga 81 milionów złotych. W naszym budżecie mamy zapisane 36 milionów złotych, z czego 32 na roboty budowlane. Prawdopodobnie będzie kwestia zmiany zakresu realizacji tego zadania i dojścia do sytuacji takiej, żeby zadanie zostało zrealizowane do końca roku 2018 w zmniejszonym zakresie, a najlepiej, żeby zmieścić się w kwocie, którą otrzymaliśmy z ministerstwa, tak? Jeżeli zmieścimy się z realizacją tego zadania, a takie jest optymistyczne podejście, to będziemy mogli wnioskować o środki w roku 2019 na kolejny etap związany z przebudową tego mostu tczewskiego. Więc mam nadzieję, że jeżeli będzie mocno obcięty kosztorys i zakres realizacji zadań, to nawet z punktu widzenia powiatu tczewskiego byłoby chyba nawet wskazanym, żebyśmy nie brali dodatkowych środków w postaci długu, bo mamy dosyć trudną sytuację finansową, o tym Państwo wiecie, jeżeli chodzi o kwestie związane z obsługą zadłużenia, z nadwyżką operacyjną, tylko zmieszczenia się, jeżeli chodzi o ten zakres, w kwocie, która jest z Ministerstwa Finansów i powiem szczerze, to by było najbardziej wskazane i docelowe rozwiązanie. Prezentację o funkcjonowaniu Szpitali Tczewskich S.A. przedstawił prezes spółki Maciej Bieliński. Była w niej mowa o zakresie działalności, liczbie pracowników, rachunkach zysków i strat oraz aktualnie przeprowadzanych remontach. Padły liczby, z których wynika, że bieżące zobowiązania tczewskiego szpitala wynoszą blisko 4 miliony złotych, a są również potrzeby na modernizację i doposażenie w wysokości około miliona. Radni zadawali pytania o plany, personel, kontrakty, zagrożenia i finansowanie w ramach tak zwanej sieci szpitali, a ta zmiana ma nastąpić już od października. W części poświęconej uchwałom radni głosowali 9 razy. Jedna z uchwał dotyczyła przekazania przez powiat tczewski gminie Lipusz 30 tysięcy złotych. Lipusz to jedna z miejscowości, która poniosła duże straty spowodowane nawałnicą z 11 sierpnia. Kaszubskim gminom, które poniosły straty z powodu nawałnicy, także przekazali pieniądze, łącznie 60 tysięcy, partnerzy powiatu tczewskiego, miasto Wodzisław i powiat wodzisławski. W trakcie sesji radni składali interpelacje, zapytania i wnioski. Adam Kucharek pytał o zagrożenia dla przyszłorocznego budżetu, Grażyna Antczak pytała o konkurs na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie, Witold Sosnowski wnioskował o podanie informacji, czy kocioł spalarni odpadów medycznych zostanie wymieniony, czy wyremontowany.